rozgrzewamy się przed roof ride'em. Już czuję buzację. Ta pierwsza hopa. Jedyne co właśnie mnie przeraża, to ta pierwsza hopa. Bo ona ma tyle naście metrów, że masakra. To aż strasznie wygląda od samego patrzenia. No a co dopiero skakać. Ale jak widzieliśmy, da się, więc się da. A na tą specjalną okazję, na zawody Roof Ride, Red Bull sprawił nam nowe kaski. Nowy kask specjalnie na Red Bull Roof Ride. Tym razem nie w macie, a w połysku. Mój jest w macie, Dawid sobie wziął połysku. He wants to shine, man. Na kasku są najbardziej rozpoznawalne punkty na mapie Katowic, czyli... Jest spodek. Jest jakiś kościół z Kato. Jest kościół jakiś, przypuszczam, że jakiś ważny. Jest fajna pamiątka po evencie, mam nadzieję, że złoty medal przy tym będzie wisiał. Jest też szyb kopalniany. A to akurat bardzo ważne. A, no i najważniejsze logo. Godzik Brazers. Będzie fajnie, mówili. Po pierwszym skoku będzie fajnie. Dawaj. No i znowu nieposkakane. Znowu mnie wiatr wystraszył. Nie, żebym się bał, ale jak tak wieje i mam skoczyć największą hopę w moim życiu, to czuję, że to nie jest dobry pomysł i mądry. Więc po prostu odpuszczę sobie i polatam z chłopakami na pierwszych treningach w czwartek. I myślę, że to też będzie dobre. Tak, lecimy do Suszca. Tam pojeździmy z chłopakami, będzie mocna ekipa, będziecie mogli zobaczyć, jak trenują zawodnicy światowej klasy przed bardzo ważnymi zawodami, także lecimy. Ile ludzi mi na plac wbiło. Tak serio, to rozgrzewamy się przed roof ride'em. Zaprosiłem wszystkich, którzy już przylecieli do kraju. Mieli niedaleko, więc zorganizowaliśmy transport. Wszyscy zajarani, jeździmy, trenujemy. No mega się fajnie jeździ, jest taka ekipa, to nie myślisz o tym, że się wywalisz, tylko o tym, żeby zrobić trik jak najbardziej wyciągnięty. Ten dwarg jest fajny. Cash roll tail whip Nikoli. Ragazzi, what do you think about the course? This jump is insane, man. Yeah? It's huge, didn't expect it so big.
What are you gonna send you right now? I do a twister, can I? Oh yeah, please. Alright. What do you think about the course, the backyard? Unreal, dude. I think this is my favorite bag I've ever ridden with the Frenzy ramp on it. I didn't even ride the dirt jumps, though. Oh, yeah, not yet. So sure. I'll do a couple laps later, but yeah. Go for it. Unreal session, though, man. It's sick. So fun. Oh, hoopy with the corky. Yep. Nowy ogródek? Fajnie, bo na starym nigdy nie wiało w plecy, na nowym wieje w plecy i jest fajna prędkość. Nie wiem, jak Dawid to zrobił, ale no, spisał się na medal. Prędkość idealna, wiatr taki umiarkowany w pleczki, no musiał dobrze zapłacić za to. To nie są tanie rzeczy. No i co, powoli kończymy. Smażymy kiełbaski na ognisku. Polskie oczywiście, żeby chłopaki zasmakowali polskiego dobra, bo polskich dobrych hopek zasmakowali. Dobrego vibe'a złapaliśmy przed zawodami. No i na tym kończymy. Także dajcie lajka, jeśli wam się podobało, jak chłopaki szaleli. Lecimy dalej, lecimy na treningi. Pierwsze treningi przed Roof Ride już jutro. Aż wiesz, jak się gaz zatankuje do pełna, tak miał Szymon przed wyjściem na rower dzisiaj. Aż go telepało.